Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczby x1 i x2 są różnymi rozwiązaniami równania 2x2 plus 3x odjąć 7 równa się 0. Suma x1 plus x2 jest równa. Czyli musimy znaleźć, ile wynosi suma x1 plus x2. Oczywiście jedna metoda to jest wziąć, policzyć deltę, czyli b kwadrat minus 4ac, pierwiastek z delty, później x1, później x2. No i zrobimy tak. Jest też druga metoda, która powołuje się na wzory Wieta, które niekoniecznie muszą być na poziomie podstawowym, ale one są w tablicy. I w tablicy jest napisane, że x1 plus x2, czyli suma pierwiastków, to jest minus b na a. Czyli my mając współczynniki, u nas a to jest 2, b to 3, c to minus 7. Od razu możemy powiedzieć, ile to jest. Minus b na a. Minus b na a to jest minus 3 na a, czyli na 2. Minus 3 drugie. No i to już byłby wynik. Czyli odpowiedź C. Oczywiście, jeśli tego sposobu nie znamy, nie znaleźliśmy tego wzoru, to policzymy klasycznie, czyli licząc deltę, pierwiastek z delty x1 i x2. No to delta. U nas delta to jest b kwadrat odjąć 4ac, czyli u nas będzie b do kwadratu, czyli 3 do kwadratu, czyli 9. Odjąć czterokrotność liczby a, czyli dwójki i liczby c, czyli minus 7. Co wychodzi? 9 plus, bo 2 minusy dają plus. 4 razy 2, 8 razy 7, 56 i mamy 65. Delta wyszła 65. Pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 65. X1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty na 2a, natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty podzielić na 2a. No i podstawiamy minus b, czyli to będzie minus 3, odjąć pierwiastek z 65 na 2a, czyli na 2 razy 2, czyli na 4 w sumie. A tutaj będziemy mieli minus b, czyli minus 3 plus pierwiastek z 65 też podzielić na 4. No i my mamy policzyć, ile to jest suma x1 plus x2. No to podstawmy te wartości. To podstawmy i to podstawmy. Czyli będziemy mieli minus 3 odjąć pierwiastek z 65. Wezmę to od razu na wspólny mianownik, bo wspólnym mianownikiem jest czwórka. Dodać teraz to, czyli minus 3 plus pierwiastek z 65. Zamykam. To się równa. Zobaczmy, że minus pierwiastek 65 i plus pierwiastek 65, one się skracają. I mam minus 3 odjąć 3, czyli mam minus 6 podzielić na 4, to jest minus 3 drugie. To są minus 3 drugie i to jest odpowiedź C.